Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. W Rybniku jesteśmy przed biurem prasowym braci, przed biurem poselsko-senatorskim braci Piechów. Ja się nazywam Roman Fritz, jestem wiceprezesem Konfederacji Korony Polskiej. W skład Konfederacji wchodzą również Ruch Narodowy, przedstawiciel Damian Chlebowski, szef koła w Jastrzębiu-Zdroju. Jest z nami przewodnicząca okręgu 30 partii Nowa Nadzieja, Hanna Boczek. Jest również Adam Kania, prezes Fundacji Polskie Veto. Zgromadziliśmy się tutaj dlatego, że wkrótce będzie procedowana ustawa w Sejmie, która ma za zadanie totalnie zinwigilować Polaków. Oddaję głos Damianowi Chlebowskiemu. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bezpieczeństwo i walka z przestępczością to tylko wymówka. Rządzący chcą wiedzieć wszystko i być wszędzie. Jak to kiedyś powiedział Feliks Dzierżyński, twórca CK, tak zwanego starego KGB. Musimy być wszędzie, widzieć wszystko i wiedzieć o wszystkim wszystko. No, ujmując, chcą być wszędzie. Można ciąć od nowa. Czy to idzie? Na żywo idzie. Ujmując, chcą być wszędzie. Ustawa jest tylko wymówką, że będziemy walczyć z przestępczością. Apologaci, którzy popierają tą ustawę, twierdzą, że są mechanizmy, które mogą bronić nas przed tym. Oczywiście tych mechanizmów nie ma, a rządzący nie chcą bronić nas, bo chcą to wykorzystać. Przed nami oczywiście taki czas, jak w książce Orwella 1984, przychodzi totalna inwigilacja i my się z tym nie zgadzamy. Konfederacja się z tym nie zgadza. Dziękuję Państwu. Witam serdecznie, Adam Kania, Fundacja Polskie Veto. No nie jest tajemnicą, że jako fundacja bardzo mocno współpracujemy ze środowiskiem Konfederacji, ze wszystkimi partiami, które są za tym, żeby wolność człowieka była na pierwszym miejscu. Drodzy Państwo, coraz częściej do naszej fundacji zgłaszają się osoby, które właśnie poprzez system i dziwne zapisy prawa są poszkodowane. My, chcąc pomagać takim osobom, dostrzegamy ogromne zagrożenie w tej kolejnej ustawie, w tym projekcie ustawy, który oczywiście oprócz tego, że będzie programował nasze piloty do telewizora, tak, pierwsze 5 przycisków ma być dedykowane tylko i wyłącznie dla jedynej słusznej telewizji TVP, to oprócz tego 9 służb, między innymi policja, ma mieć stały monitoring, dostęp online, na bieżąco, w czasie rzeczywistym, do tego, co będziemy robić, czy na telefonach, czy na komputerach. To jest tak, jakby operatorzy mieli wystawić końcówkę dla tych służb, żeby bez żadnego nadzoru i bez żadnej kontroli, bez żadnej decyzji sądu, bez żadnego trybu postępowania, te służby miały dostęp do naszych danych. Ktoś może powiedzieć, no nic takiego, przecież nie mam nic do ukrycia. No tak, ale nie każdy chciałby, żeby na przykład ktoś podglądał to, czy jakie zdjęcia sobie robimy rodzinne, prawda, z dziećmi i tak dalej. Poza tym, skoro można uważać, że nie mam nic do ukrycia, to proszę też upublicznić swoje wszystkie dane personalne, PESEL, numer dowodu, proszę dane do kont dostępowych udostępnić, skoro nie mamy nic do ukrycia. Oczywiście ustawa 3500 stron tekstu prawniczego, w którym zawarte są te niebezpieczne zapisy, jest ustawą do kosza, dlatego już alarmujemy, dlatego już razem jako środowiska wolnościowe chcemy interweniować, ze względu na to, że nie ma naszej zgody na to, żeby Polakom odebrano kawałek po kawałku wolność. Interweniowaliśmy wcześniej przy każdej tego typu ustawie, interweniujemy teraz, bo to jest kolejne zagrożenie dotyczące naszej obywatelskiej wolności. Zachęcam Państwa też do aktywnego włączenia się do tego, aby swoich posłów ze swoich regionów odwiedzać i przede wszystkim
wskazywać, jakie są zagrożenia dla nas, dla obywateli w związku z takim prawem, które jest przygotowywane. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Adamie. A propos odwiedzania posłów, za chwilę odwiedzimy posła Bolesława Piechę, którego bardzo często jesteśmy ostatnio. Pierwszy raz to był wrzesień 2020 roku, kiedy on był jednym z sygnatariuszy haniebnego projektu ustawy Bezkarność Plus. Teraz pozwolicie Państwo, że przeczytam petycję, którą złożymy na ręce chyba niestety nie posła Piechy, ponieważ jak zwykle w poniedziałki, kiedy mamy konferencję prasową przed jego biurem, go nie ma. Szanowny Panie Pośle, z głębokim niepokojem przyglądamy się procedowanemu przez Parlament RP rządowemu projektowi ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. W tym dokumencie, trudnym do przeanalizowania ze względu na jego kolosalne rozmiary, eksperci i prawnicy odnaleźli postanowienia, artykuł 43, godzące w prywatność i wolność polskich obywateli, dotyczące uprawnień licznych służb państwowych do swobodnej inwigilacji Polaków. W sposób ustawowy rząd zobowiąże firmy telekomunikacyjne oraz dostawców usług internetowych do gromadzenia i przesyłania danych o użytkownikach do służb państwowych. Policja i szereg innych organów ma uzyskać wgląd między innymi w dane lokalizacyjne smartfonów, korespondencję e-mail oraz zapisy rozmów na komunikatorach internetowych. Zwracamy się z gorącym apelem o zagłosowanie przeciwko rządowemu projektowi ustawy, kiedy będzie ponownie procedowany w Sejmie RP. Prosimy nie przykładać ręki do bezprecedensowego rozszerzenia zakresu inwigilacji polskich obywateli przez służby państwowe. Warto pamiętać, że podobne narzędzia, raz wprowadzone, mogą się w przyszłości bardzo łatwo zwrócić również przeciwko tym, którzy na początku nie widzieli w nich zagrożenia. Opinie prawników nie pozostawiają wątpliwości, że projekt ustawy pozostaje w rażącej sprzeczności z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej, wykracza nawet poza ramy prawa Unii Europejskiej. Niestety rząd Mateusza Morawieckiego doskonale zdaje sobie z tego sprawę, co potwierdza wypowiedź podsekretarza stanu w KPRM, który w swojej opinii do projektu wspomniał o pogłębieniu zakresu niezgodności projektowanych przepisów z prawem Unii Europejskiej. Nowe prawo komunikacji elektronicznej nie ma zatem służyć ani obywatelowi, skoro przeczy konstytucji, ani spełnieniu wymogów unijnych, skoro narusza europejskie standardy. Komu będzie służyło i czy na dzień dzisiejszy da się przewidzieć konsekwencje tak radykalnego naruszenia prywatności Polaków? Jeszcze raz wzywamy do odpowiedzialnego opowiedzenia się za dobrem i ochroną wolności obywateli, wyborców, których interesy posłowie powinni reprezentować, bez względu na presję polityczną, z którą przychodzi im się mierzyć. Tą petycję złożymy w biurze poselskim posła PiS-u Bolesława Piechy, a na zakończenie bardzo proszę Hanna Boczek, odezwa do młodych. Ja mam taki krótki apel do ludzi młodych, do swoich rówieśników, ludzi nieco starszych, młodszych. Koledzy i koleżanki, czy dalibyście komuś swój telefon, żeby sobie poprzeglądał to, co tam macie? Oczywiście, że nie. W swoich telefonach mamy przecież cały swój świat. Mamy pełno wiadomości, różnych memów, zdjęć z imprez i różnych innych naszych tajemnic, którymi nie chcemy się po prostu chwalić. Nie dalibyśmy swojego telefonu nikomu bliskiemu, a tutaj obce osoby będą miały pełen dostęp do tych wszystkich danych. Nie pozwólmy im odebrać swojej prywatności. Nie pozwólmy im odebrać swojej wolności. Nie pozwólmy jakiemuś urzędnikowi grzebać w naszych telefonach, bo to są nasze prywatne rzeczy. Nie wierzmy im, że to jest dla naszego bezpieczeństwa. To jest bzdura kompletna. I apeluję do was o to, żeby powiadomić o tym swoich bliskich, znajomych, swoich ziomków na Discordzie, czy z czego tam korzystacie, że jest takie prawo, że takie prawo jest przepychane, że kończy się nasza prywatność w internecie i że warto coś z tym zrobić. 10 lat temu nasi starsi koledzy wyszli masowo na ulicy mimo brzydkiej pogody, taka jaka jest właśnie teraz. Był mróz, był śnieg. Młodzi ludzie masowo wyszli na ulicę po to, żeby zaprotestować przeciwko ACTA. Wtedy korzystanie z internetu było bardzo zagrożone, tak samo jak teraz. Obawiam się nawet, że teraz mamy sytuację jeszcze gorszą, bo tutaj chodzi stricte o nasze prywatne sprawy, które mamy. I apeluję do was o to, żeby się temu sprzeciwić, żeby pokazać jasno władzy, że internet jest nasz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.